27. I zaatakowano nas, co jest bardzo ciekawe, ponieważ za pierwszym razem nas nie zaatakowano tej nocy. A nie, zaatakowano nas tak czy siak, okej, sorry. Pawle napotkał trudności, ale mam nadzieję, że niedługo wróci. Tak, on wróci na pewno. Dwa amunicji poszło. Aha, i tutaj miałem informację jeszcze, że Bruno się źle czuje, a w tym momencie już nie mam takiej informacji, więc w sumie fajnie. Mam zero... Chociaż jest opał całą noc, to dalej mam 0 stopni, co jest kurde głupie. No ale okej. Tutaj Marko dostał wspomnienia. Ciekawe. Mamy dwójkę dzieci, dwie piękne córeczki. Gdy wybuchła wojna, moja żona uciekła z nimi na wieś do mojej matki. Chciała, żebym do nich dołączył, ale za nic nie odpuściłbym swojej... Nie opuściłbym swojej drużyny w takiej sytuacji. Wciąż wybuchały pożary, wkrótce było ich więcej niż mogliśmy ugasić, aż w końcu straciłem swoją drużynę. Okazało się, że nie da się już opuścić miasta. No bo Marko był kiedyś strażakiem, dlatego jest dobrym poszukiwaczem. Wiecie, poszukiwał ludzi. Okej, teraz tak, Bruno, bardzo głodny, lekko chory, zrób mi dwa posiłki. Kolego Bruno, w tym celu musimy... Zróbmy dwa opało. Opały. Bardzo głodny, smutny. A idź mi jedzenie stąd zabierz. O, alkohol jest do zabrania. No, ten powinien kiedyś wrócić jakoś niedługo. Ten, Pawle, ponieważ właściwie doprowadziliśmy go do końca, tylko mi brakło... Brakło mi dosłownie kilku metrów, żeby on dobiegł, więc myślę, że niedługo wróci. Aha, dobra. A, czekajcie, jeszcze możemy nastawić jakąś pułapkę na coś. Może puszkę tym razem, bo właściwie robię sobie na razie ten. Niech będzie puszka. Tutaj zrobię tak. A nie, czekajcie, bo przecież on musi tutaj... Aha, już dodałem, kurde. Muszę zrobić więcej opału. Zapomniałem, że to schodzi na to. No właśnie, jakbym miał warzywa, to by nie schodziło tyle opału. Ale nieważne, trudno. Na warzywa też trochę ten... Aha, i na razie muszę czekać aż ten, bo nie mam tych rzeczy, które Marko ze sobą... A czy Pawle ze sobą niesie, nie? Nie mam ich, no właśnie. Czy nie, coś tam dostałem? Nie wiem już. Niezbyt dobry dzień. Okej, na razie idź pograj na gitarze. A nie, dobra, można wziąć sobie... Nie, jeszcze nie, jeszcze nie ma obiadu. Właściwie przydałoby się zrobić 3, bo tamten też będzie mega głodny. Na razie zrobię 2 tylko. Albo nie, czekajcie, poszukamy, co tu jest na stacji. Kolejne akty okrucieństwa ze strony wojska. Dziś rano pocisk moździerzowy eksplodował w pogorę na zatłoczonym targowisku, zabijając rano z wiele ludzi. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. No to już wiemy. Akty okrucieństwa. Muzyka klasyczna. Temperatury wciąż są bardzo niskie, w oblężonym pogorem jest coraz trudniej o drewno opałowe, ludzie zabierają wszystko, co da się spalić. I tak też niedługo my zrobimy. Pawle ma głęboką ranę, trzeba to patrzeć. Cholera jasna. Ale wrócił, tak? Gdzie on jest? Dobrze jest wrócić w jednym kawałku, ale jest bardzo zmęczony, bardzo głodny i ranny. Dlatego Marko pójdzie go... Mogę go opatrzeć? Nie mogę. Pograj na gitarze w takim razie. Dobrze, fajnie jakby dało się mu... O, czekajcie. Chodź tu. O, właśnie, chcę go opatrzeć. Bo ma głęboką ranę. No, bo poszedł ranny, cholera jasna, tego nie zauważyłem. Poszedł ranny i otworzyła mu się rana po prostu, więc opatrzymy go. Za chwilę mu damy jedzenie jeszcze i on się pójdzie położyć. Teraz przespać noc. Zjedz normalną potrawę. A ten sobie gra i tam reszta się szczęśliwa jest. Dobra, i Pawle. Okej, idziesz się położyć. Bruno sobie zjemy. I zaraz zrobię jeszcze jedną potrawę dla Marko. No, jest 3 stopnie, jest bardzo słabo.
Nie mamy tutaj przecież ogrzewania już, dobra. Idź sobie zjedz. Idź sobie zjedz i... No mogę zrobić tak naprawdę, no. A, ale przyszło drewno od tego, od Pawle. Aha, tabem sobie przełączam postacie, nie widziałem. Dobra, nasze rzeczy. No tak, no nie mamy wiele z tych części. Mamy trochę więcej drewna. Naboje przyszły i tak dalej. No moglibyśmy coś porobić właściwie dzięki temu. Nóż jest. No nóż można też, kurde, w sumie sprzedać. Lekko chory. Okej. Na razie zróbmy nie z książek, tylko z tego, z drewna. Zróbmy kilka opału. I zużyjmy 5. Idź tu wejść ten alkohol. Jak mamy z wodą? 6 wody. Cholera, trzeba coś zrobić z wodą. Musimy filtr nastawić. Tylko musi zrobić filtry najpierw. Kurwa, jeden filtr mogę zrobić, tylko Jesus. Masakra. Właściwie tutaj ulepszona kuchnia, co mi to da? I tak nie mam tych części. Ja pierdzielę, masakra. Co ja mam tu teraz zrobić, żeby te... Nie część, tylko drobiazgi. Tych drobiazgów nie mam. Muszę gdzieś, kurde, iść. Nastaw wody niech się robi. To dopiero szybka woda. Weź sobie te tabletki ziołowe póki co. Właściwie nie wiem, chyba więcej już nic ten, no bo zjadam, głodny jest w sumie, można by mu dać jeszcze coś. Dajmy mu jeszcze, kurde, puszkę może. Niech zje, wiecie, szybciej się wyleczy czy coś. O, już mi się dzień kończy, okej, okay, ale jeszcze... Niech zje tą puszkę. Okej, okay, nie je. No dobra, nieważne. Siadaj, gnoju. No nie za specjalnie ten piec nam coś specjalnie daje. Dobra, koniec dnia, bo tu więcej nie ma ten, nie ma co. I teraz tak. Pawle na pewno musi spać. Ty, Bruno, będziesz czuwał oczywiście, a ty idziesz szukać zapasów. I teraz... gdzie iść? Bo ja bym wziął ogólnie siekierę i poszedłbym narąbać drewna w jakimś budynku. Willa Bliźniak. No jest tutaj, kurczę, trochę, no ale tak. Gdzie by tu pójść? Supermarket, słaba sprawa. Plac budowy. No tu ostatnio... Aha, ostatnio to wczoraj tu byliśmy. Zostawiłem tam jakieś rzeczy. Trzeba było jednego pikloka i piłę mieć, ale chyba nie mam piły. Części, leki, broń. Aha, no ale to nie mam... Materiały powinno mi pisać coś gdzieś. No ale ni chuj, tego tu nie ma. Jutro powinien przyjść jakiś koleś od tego. Już nie wejdę. A, tu jest ten małżeństwo stary i syn, tak? Tu moglibyśmy przyjść i porąbać szafy, bo oni tam mieli sporo tych rzeczy. Bliźniak. Na razie spróbujmy faktycznie zawitać do willi i porąbać te rzeczy. Chyba nic więcej nie zostało. Ta, aha, ciało Kati tam jest i przy ciele Kati coś jest, no ale tak to weźmiemy tylko to. I tutaj chyba nie było nam potrzeba nic więcej, jakiegoś pikloka, crowbara, chyba nic, nie? Czekajcie, zastanawiam się. Nie, nic tam chyba nie było takiego. Albo była jakaś szafa? Chyba była jakaś szafa. Weźmy pikloka w takim razie jednego. Idźmy szukać zapasów. Znaczy szukać, no zdobądźmy sobie zapasy. Robiąc drewna. No ja sobie troszeczkę wina poleję jeszcze. Dużo wyżłupałem wcześniej, kurde. Prawie ponad pół szklanki miałem. Nie, prawie całą. Wyżłupałem całą. Ależ ja żłopię. I mi się wydaje, że na dole była jakaś szafa, którą nie mogłem ten... O, tu jest ciało Kati. Nie, to nie tu. Lepiej to sprawdzę.
No ale to co mi... Aha, tu jest szafa do porąbania. Siekiera. Zobaczymy, co się stanie, jak ten... Przecież ten koleś tutaj już nie żyje, nie? Nie jest ta kobieta. Ktoś jest w środku. A ja do góry. Kurwa, tu nie ma nic do rąbania, ale i jazda. No jest tu szafa, ale nic nie mogę zrobić. A nie, dobra, po to nie szukam zapasów, tylko... Okej. I co jest? I to jest ta kobieta. No i nieważne. No to niech będzie, przecież i tak nic nie zrobi. A sobie porąbię to i będę miał ogrzewanie. No nie wiem, sorry, laska, ale musisz kurwa zginąć, albo nie wiem, przyjdź do mnie, przyłącz się, nic. Wiecie. Zero problemu, nie? Właśnie, bo tu jeszcze od razu opał dostanę. No, tutaj było ciało tego kolesia, już go nie ma, więc myślę, że laska coś z nim zrobiła, z tym ciałem, nie wiem, zakopała czy kij, wie co. Mówi, nie mam wyjścia, ale będziemy mieli opał taki gotowy, nie? Nie trzeba będzie go robić. Czyli czas zaoszczędzimy i właściwie, no... Wizualnie zawsze coś więcej. Stakuje się lepiej, no dwa razy, no... Niewiele, ale zawsze wiecie, cztery staki mam... W jednym staku mam cztery opały, a tylko... Dwa drewna, a jedno drewno to jest jeden opał, więc no... Będzie tak samo. Weźmiemy to, tutaj widziałem, o właśnie, tutaj coś jest. Tam chyba u góry nic już więcej nie było, znaczy możemy jeszcze wejść zobaczyć, ale raczej chyba tam nic nie ma. Tak, ona tutaj wyszła do góry. No i tyle. Pomocy, no ale tyle tylko będzie, że pomocy będzie wołać i tyle. Aha, tutaj był ten pamiętnik. Nie, dobra, zostawmy jej ten fotel. Porąbię szafę, no skoro mogę. Chociaż nie wiem, chyba że z fotela będzie coś innego. Jakieś, nie wiem, części dostanę. To jest przesrane. Najpierw przychodzi wam jeden koleś do domu. Zabija wam jedną osobę. Drugiej nie. Takie. To mnie nie zabiłeś? Dlaczego? Nie. Później przychodzi wam. Druga osoba rąbie wam szafy, rozpierdala wam ulubiony fotel i dalej was zostawia, nie? Bez żarcia, bez leków, bez opału, nic. What the fuck? Okej, nie ma tu nic ciekawego, niestety. Niestety nic ciekawego tu już nie ma. Mamy tak naprawdę już niewiele chyba tego opału, zobaczę sobie jeszcze. Wzywam pomoc. Co kurwa, zadzwonisz na policję? Niestety, no, raz, dwa, dwie rzeczy zostały i Katia. Trzy rzeczy, trzy miejsca, gdzie jest opał i Katia. Zobaczmy, co Katia jeszcze ma przy sobie, ale też... Książki, kawę i papierosy, no to nie jest zbyt dużo, więc raczej wracamy do domu. Easy come, easy go. No, a tutaj raczej już nie ma po co przychodzić. No chyba, że byłbym bardzo zdesperowany, żeby ten, ale tak jak mówię, niewiele tu jest już rzeczy, znaczy nie, no, niewiele do zebrania jest. Ewentualnie można się na plac budowy udać, ale też z siekierą, z lockpickiem i z piłą jeszcze, żeby pociąć tam to wszystko. Patrzcie na to, szkoda, że nie mam tyle szczęścia, ale okej. No przydałoby się. Okej, przynajmniej noc była spokojna, poszukując zapasów znalazłem parę ciekawych rzeczy, tak, no jedynie opał i drewno, ale zawsze coś. Głodny lekko rano dochodzi do siebie, okej, niech on śpi. Ty za to, mój drogi, pójdziesz w końcu kurwa napalić porządnie w tym piecu. Niech będzie ciepło! No, 16 opału, no to jest naprawdę sporo, drewna też mamy dosyć. No tylko, że nie mamy dalej tych drobiazgów. W tym momencie gówno mogę zrobić tak naprawdę. Naprawdę gówno mogę zrobić, bo Agi... Deskowanie już mamy porobione. Do drzwi potrzebne są drobiazgi. Do fotele są potrzebne drobiazgi, ale jak go porąbałem, to ich tam nie było. Do wszystkiego innego naprawdę są potrzebne te drobiazgi, czyli gówno mogę tak naprawdę zrobić, no. Jedyne co, to mogę filtrować wodę.
Nie mogę, bo nie mam filtrów do wody. Jesus. Mam filtry jakieś do wody? Nie mam nic. Oczywiście, że nie mam. I nie zrobię, bo nie mam tych drobiazgów. Ja pierdzielę, totalnie, totalnie żenada. No jeden drobiazg mi został, nic z nim nie zrobię. Wody nie uzyskam, a wody mam 10, nie jest to zbyt dużo. Roślinki mogę jakieś ustawić, żeby coś było? Aha, ten jest bardzo zmęczony, to niech on się idzie położyć. A Marco idzie tutaj poszukać, co tu się dzieje. Jego rana źle wygląda, no ale chyba przeżyje, no przecież dochodzi do siebie, to jest nieźle, nie? Mam jeszcze jeden opatrunek jak coś. A, strasznie dużo, żeby te ziółka zrobić. A upgrade? Części, potrzeba mi po prostu cały czas tych części. Zobaczmy co u góry. Myślałem, że dzisiaj przyjdzie handlarz, ale widzę, że nikt nie przychodzi. Jakieś robienie ziółek. Aha, możemy przetworzyć na tytoń domowej roboty. Zostawmy sobie jednak na to, żeby można było zrobić jakieś bandaże. Tutaj coś potrzeba. No filtr wody na pewno, no właśnie. Nic nie zrobimy. Alkohol potrzeba nam wody, nie? Także trochę... O, jest ktoś jednak. Okej, mamy. Potrzeba nam 4 wody. Dobra, idziemy do handlarza, bo właśnie na niego czekałem. I właściwie jak skończę z nim, to zobaczymy, co uda nam się kupić. Więc nie kupimy, to będzie dupnie. Okej, ma 34 tego. Zajebiście. Co byśmy mogli w tym momencie mu dać? Mamy tak, mamy jeden nóż, który już mi się raczej nie przyda. Okej. Mamy też alkohol, który możemy mu dać. Mamy tabletek dużo. Tabletki moglibyśmy mu dać. Dobra, na razie tak, weźmy to. Za jedne tabletki, co chcesz? Okej. Tak to wygląda. Zastanawiam się, ile tych hełmów im będzie potrzebne, czy czasem nie tylko jeden. Jedne tabletki mu dam. Właściwie moglibyśmy albo jeden nóż, albo jeden pistolet sprzedać. Dobra, na razie tak, weźmy to. Ile już mamy? 21. Nadal kutas, ale co my możemy tak? Albo warsztat amunicyjny, albo ogródek, którego na razie w ogóle pewnie nie przetworzę. Albo to, albo kuchenkę. No nie, no zbieramy na ten warsztat amunicyjny. A ile mi tam potrzeba na ten... Przepraszam, na ten warsztat, zobaczmy. Będę miał amunicję, to można się bawić, nie? 40 tego. No nie, no ale to i tak. Aha, części nie mam. Tego nie mam. Dzbanka, co to jest? Moździerza nie mam. Części nie mam. Znaczy drobiazgów. Ale przede wszystkim najbardziej mi zależy przecież na filtrach. Czy na drobiazgach i na filtrach, nie? A filtry się robi z drobiazgów. On ma cały już filtry? Nie ma filtrów. A części ma to, ma to, ma to. Myślę, że moglibyśmy mu sprzedać alkohol. Kurwa. Nie tak dobrze, jak myślałem. Serio? Alkohol nie taki ważny? Czekajcie, a zobaczmy sobie. Nieważne, Bruno, rusz dupę. Tak nic nie robisz. Idźmy do radio, zobaczmy, co radio nam powie. Czy może teraz jest coś, co jest, wiecie, ważne? Gdzie mi tu idziesz? Ty tam zostajesz. Niskie temperatury, można by drewno sprzedać. Klasyczna muzyka, kolejny akt okrucieństwa.
Społeczność międzynarodowa wyraziła zgodę na wysłanie misji stabilizacyjnej do Pogoren. Operacja rozpocznie się za 2 tygodnie. Wszyscy mają nadzieję, że położy to kres temu wyniszczającemu konfliktowi. Czyli to za 2 tygodnie to było, tak? Czyli 14 dni, a mamy chyba 27 dzień dzisiaj. 28. No to jeszcze kurwa sporo. 14 dni plus 28 to jest 42. Mniej więcej 42 dnia mogłoby się zakończyć konflikt, tak? No ale to już ten, no i tak 3 tygodnie. Co ja mówię, 4 tygodnie już tu jesteśmy. Okej, okay, to ty możesz iść spać z powrotem. A ty, Marko, może sprzedałbym trochę drewna. Drewno mogę jeszcze pozyskać z innych miejsc. O kurde, drewno jest sporo warte. Okej. Drewno jest sporo warte. Dorzućmy mu do tego jakąś kurwa łuskę jedną, dwie. Tak, żeby tego było porówno. Okej, nic mi to nie daje. Aha, ale kochl jeszcze mogę ten. Dobra, to nie, to chwila, to pieprzmy. A nie, czekajcie, jedną. Okej, dwie. Okej, zgoda. Co powiesz na alkohol? Ile mam tego drewna? 35. Dajmy mu jeszcze. 2. Nie, czekajcie, drugi alkohol mogę zawsze dać. Póki co. Okej. Mowa stoi. Ewentualnie wodę. No co, bo co jeszcze? No ewentualnie albo naboje. A, woda, no tak, woda to jest teraz problem. Drewno też. Nie chcę jakiegoś świetnie, umowa stoi, bo ja jeszcze coś mogę odzyskać za to. Czy mogę sprawdzić, czy jeszcze coś mogę uzyskać za to? Co jest teraz niepotrzebne? Nie to. To? Nie. Betka? To za dużo. Nie. Kurwa, warzywo było fajne. Alkohol, alkohol. Kawa? Ech, kawa to chuja da. Jeszcze jedną łuskę. Drewno. Nie, serio? Aż tak? No dobra, no to... Może i tak zostawimy. Dobra. To bierzmy w ten sposób. I teraz zobaczmy, co, ile my to mamy. 35. Czy nam to coś, kurczę, da? Zobaczmy na ten warsztat amunicyjny. Albo ogródek. Warsztat jeszcze mi brakuje, a ogródek... Zobaczmy, jak ogródek, bo w ogródku bym robił warzywa. Bym miał jedzenia sporo. Byłoby to fajne. Mogę zrobić. Jeszcze 5 mi zostanie. Kurczę, zróbmy ten ogródek, naprawdę. O tym dawno marzyłem. Zróbmy ogródek, dzięki temu będziemy mieli... będziemy mieli warzywa. Przez to mniej opału będę zużywał na to, żeby zrobić jedzenie. Więcej... No po prostu więcej jedzenia, nie? No bez warzyw już dawno nie jedliśmy. Tu się nic nie złapało. Okej, jak miło. No i teraz możemy ogródek warzywny zrobić. Jej! Jezus Maria, ile wody! Jesus! No ale dobra, filtry możemy teraz zrobić. Ile mamy tych drobiazgów? 5. No znowu chuja tak naprawdę zostało, nie? Ale no dobra, no coś zawsze do przodu. Filtr wody sobie zróbmy. 1 i zrobimy z niego wodę. Kurczę, jakbym miał więcej... No te drobiazgi, to jest najbardziej udupiające. Ani nic zaupgrade'ować. Ale nie zrobić jakichś filtrów, żeby dało się, wiecie,
żeby dało się wodę produkować. Ani w te, ani we tamte. Produkuj wodę. Tak, produkuj. On zmywa, czy robi wodę, bo nie... Czy on miał ją gotować, a wygląda jakby zmywał. No ale dobra, mamy wody 14. No i moglibyśmy warzywa wyhodować. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wygląda. Ile tych warzyw się wyhoduje. O, kończy mi się dzień. Teraz już... Koleś może śpić już. Warzyw mi się wyhoduje 4 za 1 nawozu i 4, 10 wody. Jakbym miał z 20 wody, to mogę spokojnie warzywa sadzić. Okej, okay, zakończmy dzień. Uch. Co tu teraz zrobić? No, połowę mam zamkniętą. Ja bym tą niewielką kamienicę próbował jeszcze, wiecie, przejrzeć, no ale jak widać, gówno mogę zrobić. Na hotelu już nie pójdę. Magazyn. Tam byli jacyś bandyci, ale też ten. Tu kościół. Tutaj znowu będzie koleś, który nie będzie napierdalał. Znowu pójdzie Marko, znowu zabije, znowu... Co to było? Tu jebło tak ten, konkretnie. Nie wiem co. Co? Nie wiem. Idź, zobacz do siebie, co tam się dzieje. Może twoje szatniczki coś zrobiły. Dobra. Zmęczony jest, lekko ranny. O, dobra, on musi spać, ten musi czuwać, ten musi szukać zapasów. Kurczę, i teraz gdzie? W bliźniaku są ludzie. Tutaj to już w ogóle tragedia. Tu nic nie ma. Tu to zapomnijmy. Tutaj też tragedia. No tutaj ktoś jest. No kurde, jest jakieś dwóch kolesi przynajmniej, których możemy ewentualnie zabić. No ale to też będzie raczej słabe. Ruin willi. Tutaj już kurwa nic nie ma. Jak pójdę tutaj, to nazbieram trochę drewna, ale to nie jest zbyt dużo. Kościół Marii Panny. Spróbujmy ten kościół zrobić. Tylko tym razem już się naprawdę zabezpieczymy. Już naprawdę się zabezpieczymy. Zostawmy jeden nabój im. I coś do innej obrony. Weźmy sobie w takim razie... Łopatę mamy. Weźmy crowbara. Zawsze tam coś wyłamać później czy coś, nie? W jaki sposób się to nada. No widzicie, że ta siekiera, kurde, sporo zeszło tej siekiery. No trudno. I szukamy zapasów. Marko już tutaj raz był, ale nie wspominajmy o tym incydencie. Drzwi do kościoła są zamknięte. Właśnie, i tu jest jeszcze zakrystia cała, nie? Dobra, idziesz do góry. I będziemy się czaić troszeczkę. Tutaj będzie koleś, tak? Jest. I on szuka amunicji w tym momencie. Zejdziemy bardzo powoli. Jeżeli on nas zauważy, to go po prostu zabije. Bo on się wahać nie będzie. Taka prawda. Coś tu jest do przeszukania? Nie ma. Chciałbym móc mieć możliwość ogłuszenia kogoś. Pozbycie się księdza zajęło dłużej niż się wydawało. Okej. Okay. Teraz zobaczymy. Decydujący moment. Okej, okay, on sobie idzie. Kurwa, znowu jakieś kółeczko. Nie wiem, czy coś się jebie, czy co. Mam nadzieję, że stream się nie jebie. Okej, okay, ten sobie poszedł. Ktoś za mną idzie? Aaaa, dobry. Uspokój się, nikogo tu nie ma. Okej, okay, to chyba było zaplanowane. Okej, okay, on sobie stąd wychodzi. Niestety to jak widać zebrał wszystko.
ma tutaj możliwości zbierania, ale tutaj są rzeczy, ale tam z tego co wiem, to chyba nic nie ma. Musimy teraz pilnować tylko, żeby oni nas tu nie zaszli nigdzie. A sobie przeszukamy najpierw te pierwsze katakumby. Aczkolwiek może tu już nic nie być. Jakieś łuski. Zobaczmy, zobaczmy. Kurczę, no tych drobiazgów tak bardzo mi brakuje, że aż po prostu żal mi dupę ściska, no. Ja mogłem go, kurde, niby od razu zabić, ale zostawmy to na razie w spokoju. Okej, okej, okej. Aha, i tutaj są... Kurwa, tu jest strasznie dużo rzeczy do przeszukania, ale wszystko jest zablokowane. No tutaj też jest zejście na dół, jest zablokowane, chociaż nie tylko w tym miejscu, okej. Nic specjalnego. Na dużo nawet jakichś takich na wymianę albo coś, ale tak to nic. O, też na wymianę. No idźmy tutaj, zobaczmy co tu się dzieje. Czyli tam jest po prostu zakrystia. No, troszkę szybciej można, oni już poszli właściwie. Okej, tu mamy ziemię do przekopania, jak widać. Coś tam jest, drzwi. Tylko pytanie, czy nie będą zamknięte. Na razie rękami będzie kopał. Szkoda, że nie ma tutaj właśnie, tak jak mówiłem, przyspieszenia czasu. No tu jest cała zakrystia i tutaj może być naprawdę sporo rzeczy. No ale to się wiąże z tym, że musimy pozabijać tych kolesi, ponieważ oni niespecjalnie są przyjaźni. Chociaż niby jest napisane, że możliwy handel. Kurwa, późno już jest. A może by spróbować tam do nich podejść i zobaczyć, czy da się handlować jednakowoż? Kurde, ja tą ziemię będę usypywał. Zajmie mi to całą noc. Nic mi to nie da, dobra. Bez łopaty to nie ma tu sensu przyjść. Albo tej piły do drutów. Zobaczymy. Czy mnie stąd będą jakoś widzieć? Coś będą chcieli zrobić? Coś powie? Czas zapalić. Ciekawe, czy jak mnie zobaczy, to coś powie. Szlak, to był twój ostatni błąd. Okej, to idziemy do wyjścia w takim razie. Nie mam ochoty w tym momencie z nim walczyć. Wyłaź bydlaku, tak. Nie, mówię, wyjdziemy stąd, ale wiemy, że nie da się tutaj tak naprawdę z nimi handlować, pomimo, że wypisane było, że można handlować, ale ni chuja. Trzeba po prostu wziąć i ich zabić. Znaczy, tak mi się wydaje, że było napisane, że możliwy handel. Ale jak mówię, ni hu hu. Jest jedyna możliwość to ich załatwić. I najlepiej było następnym razem, bo on za każdym razem chyba tutaj będzie. Albo nie, nie wiem. Może niekoniecznie. Dobra, ale przynajmniej wróciliśmy przed czasem, przed rankiem, więc...